Okej, okay, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Binding of Isaac. Moi drodzy, w tamtym tygodniu miałem robić tego typa, nie? Zapomniałem o tym, więc będzie to dzisiaj. Tak więc, mamy niebieskiego ludzika, który ma minus 1 hubs, dziwne. Dwie kreski szybkości, no i dwie kreski ataku. Plus jeszcze aktywny przedmiot wypup. Dobra, lecimy. Nie ma. Aha, on ma tylko niebieskie serce, tak? No dobra. A to niebieskie coś? W sensie aktywne coś? Aha, tylko stawia kupę, nic więcej, dobra. Okej, no to co, lecimy. Mam nadzieję, że nie padnę aż tak szybko przy tej postaci, bo wiadomo, co może się dziać. Niestety za bardzo rzeczy nie mam przy sobie, ani bomby, ani klucza. Szkoda. Ale my mamy za to dwa czerwone serca, niestety. Pójdę sobie tutaj do złotego pokoju. No, mamy tutaj Distance Admiration, czyli taki Pretty Fly na bliską odległość. Co, i jazda. Faktycznie ta muszka może być niezła. Taki na bliskiej odległości oczywiście, nie? Wiadomo. O, dziękuję bardzo, dzięki za klucz. Polecimy sobie dalej. Kurde, wiecie, ostatnio sobie nie oglądałem tych WWE. Chyba wiecie, że tam się udają takie bójki i tak dalej. Ale nie wiedziałem też o tym, że postać ogrywająca Braya Wyatta, nie wiem, zmarła rano, nie? Chyba w tamtym miesiącu to była wiadomość, ale o tym po prostu nie wiedziałem, serio. Dopiero teraz się o tym dowiedziałem. Z któregoś z tweeta. Także no, współczuję dla rodziny zmarłego. Dobra. Lecimy dalej. Wezmę tutaj monetkę. Kolejna monetka, super. Dawaj pupa. O, świetnie, monetka, bardzo fajnie. I co? I lecimy na busika. Albo wiecie co? Jeszcze sobie otworzymy, czy tam wysadzimy skrzyneczkę. W tym oto miejscu. Dziękuję ci bardzo. Mamy dwie bomby, czyli jedna bomba za darmo. Fajnie. Jedna bombeczka na plus. Może sprawdzimy, czy gdzieś nie powinno być sekretnego pokoju. Tak myślałem. Ale niestety jest tutaj maszyna. Szkoda. To co, idziemy do bossa. Larry Junior, spoko. Ups, problemy. Wiecie, ja bardziej teraz oglądam F1 niż te walki. Także no, nie oczekujcie ode mnie, że będę wszystko oglądał. Jako fan sportu. Dobra, coś tam wysadziłem. Aja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 j
miał jakiś HP up, chociaż... No niestety... Dałem się utknąć na nich. Wooden Spoon. Speed up. Lecimy dalej.
O, skoczki, nie fajnie. Przynajmniej dobrze, że nie płonący, nie? Kurwa! Wy tak serio? Dobra, mamy klucz. Możesz być trudny run przez tego typka. Okej, klucz kolejny. Fajnie, że my mamy tutaj, wiecie, klucze, ale potrzebuję bardzo serc. Niebieskich szczególnie. Dobra, won. Jeszcze tutaj mamy. Dobra, mamy bombę. No Jezus, znowu wlazłem na durną muchę. Dobra, git. Przydacie mi coś, co mógłbym przetrwać? Tego akurat nie chciałem, wiecie, bo to leczy tylko i wyłącznie te czerwone serce, a nie niebieskie. Dlatego ja potrzebuję bardzo, ale to bardzo niebieskich serc. Dobra, git. Ale fajnie, że na plus mamy te monetki, nie? O kurwa! No nie fajnie, bardzo nie fajnie. Dobra, i jeszcze tutaj, okej. Nie wiem, czy ja to przetrwam, szczerze mówiąc. Na buchapsie. No już, 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 spokój, spokój, no, spokój, spokój. Dobra, won. O, płonące gówniaki. Skoczki. Miałem powiedzieć, a nie gówniaki. No już było blisko, nie? Dobra, przetrwałem jakoś. Ale tego serca nie mogę brać, Jezus Maria. Chodź tutaj, typie. O, już nadchodzą. Pajace. Dawaj tutaj, dawaj tutaj, typie. Chodź tutaj. Do mnie, do mnie. O, dziękuję. Vemperor, nie chcę tego. Wejdę do sklepu. Okej, mamy mapkę, więc mogę ją wziąć. Why not? O, przynajmniej tutaj będziemy mieli jakiś secret room. Dzięki. Maszyna. Szkoda, że nie... So hard. Nic. Czy nic z tego. Dobra, idziemy do bossa. Sprawdzimy, czy damy radę wygrać na niego. I
Zero kamieni z X-em. A, super, Fejmin. Zajebiście. To zajebisty stwór, ci powiem. Dobra, dzięki za pomoc. Muszę na bok bardziej, nie? Go walić, a nie z góry. To będzie dobry pomysł na niego. O, ostrożnie. Dobra, dzięki. Dobra, dzięki za pomoc. Ale już niestety zdechłem. Szkoda. Dobra, lecimy jeszcze raz. Bo to akurat niestety nie wyszło mi za bardzo. Właśnie, czy ta kupa była ogólnie sprawdzona, czy nie? Upuszcza kupę na podłodze. Kupa może być używana do blokowania wrogów i może upuścić przedmioty do podniesienia na przykład monety serca, tak jak zwykłe kupy. Znak zaczyna się od tego elementu. Trzy pytajniki. Dobra, mamy bomby. Wysadźmy tą kupę, w sensie wysadźmy. Zesrajmy się po prostu i tyle. O, mamy kamień z X-em w końcu. Może coś będzie ciekawego. Zobaczmy. Wysadźmy. O, skrzynka, ale... potrzebuję do tego klucza. Tja. Wiadomo. Dobra, trzeba szukać klucza. A nawet dwa klucze. No i oczywiście złotego pokoju, no bo jak żeby inaczej, nie? Kolego, nie, nie tym razem. Nie nabiorę się na twoje trole. Dobra, elo. O, strasznie. Dobra, won. I wy też zginiecie zaraz. O, słuchaj, super. Bardzo fajnie. Wejdźmy tutaj. Wejdźmy do złotego pokoju. I co nam da na początek? Manzbra, okej. Okay. To już jest zdecydowanie lepsze od kupy. Także biorę to. I lecimy dalej. Sprawdźmy, czy będziemy mieli chociaż kluczyk. Ale raczej wątpię. Dobra. Steven, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, że będę walczył ze Stevenem. Który chyba się nie rozdziela. Czy tam w sensie się rozdziela, ale... musiałbym zajebać tego chyba malca, nie? Który go... O. I teraz się wkurwia, nie? Ten mały typ. I on jest chyba zdecydowanie gorszy niż ten duży, nie? Bo nie dość, że jeszcze duży istnieje, to jeszcze ten mały nas goni gdzieś tak w drugiej fazie, nie? Dobra, rozwalony jeden. Zaraz będzie rozwalony drugi. Dobra, Little Steven do odblokowany. Jej, fajnie. Little Steve. Zobaczmy, co nam to daje, ten Little Steve. Powaniec, który podąża za graczem i strzela samonaprowadzającymi się łzami dzięki efektowi zginania łyżki. Jeśli walczysz z bossem Stevenem i nie masz ani małego Steve'a, ani przedmiotu Steven, masz 5 na 6 szans na zdobycie małego Steve'a.
Łzy małego Steve'a zadają 3,5 obrażeń każdy i nie skalują się wraz z ulepszeniami statystyk obrażeń. Okej, okay, to już wszystko jasne, co i jak. Sprawdźmy to. A to tak mniej więcej strzela. Okej, okay, dobra. Chodzimy na dół. Lecimy dalej. Zauważcie, że ta postać w ogóle się nie trzęsie, jak przechodzimy do kolejnych etapów, nie? O kurde, kolejna skrzyneczka z kluczem niestety. Dobra, git. Tu trzeba ostrożnie na nich. Przynajmniej mamy już 4 seca, nie? 4 są hardy, miałem powiedzieć. A nie 4 seca, a seca to jest coś innego. W tej grze oczywiście, rzecz jasna. Dobra, git. Ominąłem to ja jakoś. W Empress nie. Kurde, niepotrzebnie wchodziłeś na to. Niepotrzebnie, bardzo niepotrzebnie. Dobra, dzięki, że mi tutaj pomagasz, Steven. Okej. O! Ale niestety nie mamy do tego klucza. Ja pierdolę. Tragedia. Dobra, najpierw tych rozpierdalamy, a później tych bocznych typów. I oczywiście zaczynamy odtąd, żeby nam tutaj nie przeszkadzali. Dziękuję bardzo. Teraz tutaj lecimy. I teraz główna część, nie? Halo? I dolna. Okej, okay. Bombeczka niestety. Szkoda, że nie klucz. Już, kurwa. Już Harpia, witaj. Czy tam Jos Harpia? Witaj, witaj. Jeśli nie jesteś botem, to napisz na czacie. Bombeczka kolejna. Szkoda, że nie klucz. Chciałbym mieć klucz. Bombeczka kolejna. A ty jak tutaj chyba z łatwością zwalimy, nie? Dzięki Stevenowi. O, dzięki. Byś się uwolnił w końcu. Ty też. Tabletka. Ciekawe z czym. Zobaczmy. O nie! Kurwa! Oczywiście musiałem oberwać, wiadomo. Wiadomo. Dobra. Wysadźmy tutaj, sprawdzimy czy będzie Secret Room. Niestety tutaj nie ma. Może tutaj? Między tymi pokoikami? Dokładnie tak jest. O, mamy dużo monet, szkoda, że nie mamy klucza. Rzecz jasna. A, kurde, mogłem inaczej wejść, patrzcie się. Tak. I tak mogłem wejść. A i tak niestety musiałem zjebać z tymi bombami. Szkoda. Ale my mamy za to... Bum, nie? Który nam daje... Dodatkową, dodatkowe bomby, nie? Lecimy dalej. Lecimy do bossa, niestety, bo nie mamy klucza. O! Problemy. Dobra, teraz będzie szybko bić, już w końcu. Fajnie, że mamy jakiś damage. Dobra. Thank you.
Steaming jest zajebisty. Podoba mi się ten maluch. O! HP up, super. A, czyli zamiast czerwonego otrzymuję niebieskie, jeżeli biorą jakiś HP up. To trochę niefajne. Dobra. No tutaj no, niestety nic nie weźmiemy stąd, nie? Bo nie opłaca się w ogóle nic z tego brać. Dobra, schodzimy na dół, niestety. Dobra. Zwalmy ich wszystkich po kolei, żeby tutaj nam nie przeszkadzali więcej. Dzięki bardzo. O, larwy strzelające. Steven znacząco nam tutaj ułatwia zabijanie tych gości. O, słuchaj, fajnie. Kolejna skrzynka, do którego trzeba mieć niestety klucz. Zwykłe larwy, okej. Banalne. Co z czerwonego wyjdzie? Moneta czy coś innego? Bombka, okej. Tabletka z czym? Uwaga! Range down, o Jezus. Gorzej się nie dało. Dobra. Zabij ich wszystkich. Dobra, won. Ty też. Dobra, przynajmniej coś nam tutaj się ułatwiło. Zabijanie ich. Retynów. Dobra, tutaj łatwo. Bombeczka kolejna. No i tutaj bombeczka. Dawać mi tu kurwa klucz, ja pierdolę, co wy robicie? Kurwa, znowu obrywam przez tych baranów, nie? Daj ich tutaj. Okej. Zobaczmy, co w tej skrzynce będzie. Serca. Kurwa. Dobra, rozwalamy go w całości. Dobra, elo. O kurwa, co to było? Oni się rozmnożyli. No, z trzema to już jest problem. Kurwa, niepotrzebnie się zatrzymuje. Dobra, powinno już być git, nie? Troll bomba, hierofant, o kurde, nice. Zajebiście, dobra, od razu lepiej. Hierofant zawsze na propsie. Tylko teraz potrzebuję klucza. A ja klucza dalej nie mam. A, super. Czy otrzymałem tam damage? Jeden tylko. I straciłem przez to jedno życie. Chyba tak. Kolejne czerwone serce, które nam nie jest mi do niczego potrzebne. Brawo. Dobra, won. Okej. Monetki, monetki. Wezmijmy wszystkie. Wysadź tutaj. Weź te monetki.
Może być gdzieś, nie wiem, ten secret room. Albo gdzieś tutaj, na górze samej. Niestety nie ma tego sklepu. Może być gdzieś jeszcze tutaj. Oby. Nie, też nie. Gdzie może być? Tutaj? Też nie. To co? Między tymi bossami? Sprawdzam. Nie, też nie. Na dole? Dobra, jebać. Lecimy na bossa. Nie ma... Nie mam czasu tutaj... tracić czas. Dziwnie to zabrzmiało, wiem, ale... Kurwa, wiedziałem. Won. Daj mi tutaj... O, super. O Jezus, musiałem oberwać. To będzie chyba jedna z bardziej znienawidzonych postaci, szczerze mówiąc. Patrząc na serca, jakie mam. Przynajmniej dla mnie, nie? Nie wiem jak dla was. Dobra, lecimy na dół. The Caves'y. A tutaj trzeba strzelać. Tutaj też. Może tak zrobimy? Tak się nie da też. O! Obroniłem się. Jakoś. Dobra, jeszcze tutaj. Okej. Okay. Kluczy dalej nie mamy. A wcześniej mi wypadały, nie? Dobra, rozwaleni. Musiałem go tutaj trochę przesunąć, wiecie, bo... Kurwa! Oczywiście muszę oberwać, nie? Wiadomo. Przesuniesz go tutaj? O, dzięki. Dobra, jeszcze ty. Dobra, git. Wreszcie klucz! Jezus Maria! No i na to, kurde, czekałem. Tu nic. Boss. To musiałbym połazić jeszcze trochę po tym piętrze. Skrzyneczkę, ale nie dosięgnę jej, bo nie mam niestety drabiny ani latania. A takie robaczki, to wiecie. Ważne, żeby to z krwią wysadzić, nie? Bo to nam do niczego się nie sprzeda. Okej. Okay. Będą mnie gonić? Serio? Jest, co robisz?
Nikt to też nie lubię, szczerze mówiąc. Ale przynajmniej nie oberwałem od nich, nie? Niebieska pigułka. Co może nam dać ta niebieska pigułka? Sprawdźmy to. Speed up, okej. Szybciej się poruszamy. O, tutaj trzeba. Trzeba tutaj. Dobra, jeszcze tutaj. Połowa mi została. Dobra, opanowana. Ładnie. Idziemy teraz do złotego pokoju. Znajdźmy ten pokój. Kolejna pigułka i to będzie Explosive Diarrhea. Nie chcę tego w ogóle. O nie, Jezus Maria. Jeszcze tych brakowało. Dobra, jeden rozwalony. W końcu. Super. Dużo monet, fajnie. Znaleźliśmy w końcu złoty pokój. I niestety to jest przedmiot aktywny. Szkoda. Kurwa. Raz oberwę już po mnie, nie? Już obrywam. Jeszcze raz. Serio. Okej, tego nikt akurat nie widział. Także lecimy dalej. Dobra, monetka. O, ale widzę, że... To nie działa w ogóle na to. Nie. No, niestety przy tej postaci trzeba mieć fatę do przedmiotów. No muszę tak stwierdzić. Bombka. Serduszko, nie dla... O, proszę bardzo, mamy w końcu klucze. Fajnie. Jak miło. Otrawże. Dobra, zestrajmy się chociaż raz. Lecimy dalej. O, ci... O kurwa, już na samym starcie obrywam. Nice, dzięki. Dzięki, gro. Dzięki. Tak się nie robi, wiesz? The Magician. Do niczego dla mnie. Dobra, idziemy na dół, lecimy na bossa. Przynajmniej mamy w końcu jakieś klucze. A, strzelający ten, Larry Junior. Super, dzięki. Ten będzie do mnie tutaj leciał. O, kamień z X-em, wysadzę go. Dzięki za serduszka. Thank you.
Niszcz to, żeby nie mieć tutaj problemów z nimi. Zniszcz to. Daj na dół. Leć na dół. O, dziękuję bardzo. Serduszko, wow, skupy. O, plaster mamy. Czy ten plaster już był? Tak, był już ten plaster, dobra. Biorę bandaż i mamy... dwa serduszka niebieskie. Także spoko, lecimy na dół. No to teraz powinno już być zdecydowanie łatwiej teraz. Oby. O, monetka, okej. Bardzo spoko. Arcade room, wejdźmy tutaj. Przynajmniej odzyskaliśmy monetkę. O, kolejny kamień z X-em może nam dać hierofanty, w sensie hierofanty, soharty. Dobra. A, nie mam bomb. Fuck. To muszę... aha, bomba jest tutaj. Okej. Okay. Czyli szukamy bomby teraz. Dobra. Ładnie ominięty. I tutaj też, dobra. Challenge room, co w nim będzie? Skrzyneczka z tabletką. Kurwa, już od razu. Super, nie? Już stracimy jedno serduszko, nie? W ciągu kilku minut. Kurwa mać. Kurwa mać. Nie lubię czegoś takiego, naprawdę. Dobra, ostrożnie z nimi. Och no, nie, tylko nie bomby, Jezus Maria. Żartujesz ze mnie chyba. Przynajmniej mamy klucze, ale bomby już nie. Kurde, mogłem pomyśleć, że tutaj wysadzić. Ale to już chuj z tym. Kolejny kamień z X-em. Kurwa, no to mi się nie podoba w ogóle. A może gdyby tak zajrzeć tutaj i... bombsarki! Okej, okay, ale to też mi za bardzo nie pasuje, bo nie będę miał teraz kluczy. Nie? To też jest chujowe, bardzo chujowe, ze strony gry. Tutaj coś będzie? Hierofanty, okej. Okay. Plus monetki. Dobra. Tutaj coś będzie może? Też nie. Ale monety mamy, nie? Monety mamy. Pójdźmy jeszcze tutaj, po tej stronie. Żeby zobaczyć, gdzie może być ten złoty pokój. Bombka kolejna. Yeah.
No i znowu bardzo niefajnie, bo nie mamy już znowu kluczy, nie? Takżem sądził. Dobra. Też nic tutaj nie ma. No to musiałbym pójść do Arcade Roomu, wydobyć te klucze. No bo jak? No, no przynajmniej monetka jest. Zostałem do tego zmuszony, nie? By być w tym pokoju. Monetka, czyli nic. Kolejne niepotrzebne serduszko. O, jaka szkoda. A dalej kluczy nie ma. Bomba, okej. Pigułka, strzem, uwaga. Range down. Niefajnie. Bombeczka. Dobrze, że nie troll bomba. Kolejne niepotrzebne serce. Tutaj nic. Znowu nic. O, już trochę bomba. Okej. Okay. O, wreszcie klucz, dobra. Okej. Okay. Zwracam honor. Zwracam honor. Przynajmniej tyle, jeżeli chodzi o Arcade Room. O, znowu to gówno. Znowu najgorzej. Dobra, pójdźmy jeszcze raz do tego Arcade Roomu. Wydobyć kolejne klucze stamtąd. Bon. Bomba. Do niczego. Serce znowu. O. Nic ciekawego. Tutaj mi trochę wzruciło. Tutaj nic. Znowu moneta. Znowu nic. Moneta. O, monetka, fajnie. Jeszcze mamy coś na grę. Znowu mucha turnowata. Znowu mucha. I ostatni. Skalot, spoko. O, bardzo fajnie. Skalot, fajnie, fajnie. Na plus. I co, schodzimy na dół i lecimy do bossa. Monstro. No, tym razem bez tego typa. Więc będzie trochę trudniej. No, już gin typie. O, dziękuję bardzo.
speed up. Okej, no to lecimy na dół. Znowu jestem bez kluczy. Ostrożnie tutaj. Dobra, ładnie. Ci strzelający, okej. Won. Zombiaczki. No, ty już giniesz. Bombeczka. Co w challenge roomie? Nic ciekawego. W sensie, no jest coś, ale nie dla mnie, bo nie mam klucza. Dalej i tak. Mogło być lepiej, ale... Musiałem to zjebać, wiadomo. Kurwa, wiedziałem. Kurwa, wiedziałem. Ja pierdolę, nienawidzę tych larw. Jezus Maria, tragedia z nimi. Dzięki, straciłem przez was 3 serca. Dzięki wam bardzo, naprawdę. Nie lubię takich pomieszczeń z tymi larwami, no. Nienawidzę. Dobra, mamy Sohata. Tu nic nie ma, okej. Klucza potrzebuję. Tu łatwo, okej. Piedziuszek, no tego też nie chcę, nie? W ogóle był ten piedziuszek, czy nie? Na liście. Tak, był. Dobra, lecimy dalej. Wolę kupę. O, bombka, fajnie. Na plus. Fajnie, że mogę ich tutaj wysadzić. Nie trafiłem. Dobra. Skrzyneczka, ale do niej niestety nie dotrę. Mm-hmm.
Czyli co, czyli tutaj może być secret room? Ta. O, super. Będziemy mieli dodatkowe życie. Ale jak mogę mieć dodatkowe życie, skoro ja mam tylko niebieskie serca? Nie wiem. Przekonajmy się później. Trzeba lecieć na czaba. Niebieski czap może być groźniejszy. Dobra, dzięki za pomoc. A, respi to gówno, dobra. To mi akurat nie pasuje, ale... O kurde, groźny typ. Dobra, dzięki. Wow. Wow. Kurwa, nie wyszło. Daj tutaj do mnie. Przynajmniej robaków nie respi, nie? Tych larw. Kurwa, nie weszło mi znowu. O, bardzo dobrze. A, nie wyjdzie to, tak? Nie zniszczy tego w ogóle. Kurde, myślałem, że to zniszcza tu dupa. Sami widzicie, że tego nie zniszczę w ogóle. Dobra, ładnie. Bardzo ładnie, bez strat. Mamy range upa. To już jest na plus. No co, lecimy dalej. Znowu tutaj potrzebuję klucza. Potrzebuję też damage'a, wiecie? O kurwa. Jaja se robisz. Okej, jeszcze ty, kolego, i... No, mamy kluczyk, więc mogę teraz wejść do Golden Roomu. I mamy Litruchaba. I tu czada. Giga czada. Czekajcie chwilę, bo mnie coś tutaj gnębi w uchu, ale to nic. Oczywiście przez słuchawkach, nie? Kolego, nie strzelaj do mnie tam z góry. Dzięki. Nie za dużo was? Dobra.
zrobione i jeszcze ty. Jezus, troll bomba. A to nic. Dobra. Schodzimy niżej i lecimy dalej. O! Larry Junior, super. Szkoda, że nie zrobiłem tego wcześniej. Ale chyba będą serduszka tutaj, nie? Raczej. Jeśli ich zabiją, oczywiście. I oczywiście niebieskie serca, wiadomo, nie? Są ze swojej kolorze. Było blisko tutaj. No dawaj, dawaj, dawaj. Czego wy się boicie? Okej. Ładnie. Pilskir, Bombs are key. To może mi się sprzydać, wiecie? Więc weźmy to. Klucze zawsze są z porządku. Coś robisz, Litucza, czy nic ciekawego? A, ty dajesz tylko serca. Myślałem, że raszujesz na przeciwnikami. A to dupa. To jest inny czad. Inny robal. Czerwony. Bo są dwa takie podobne robale. Jeden z nich raszuje na przeciwników, a drugi daje serca, nie? Także tego. O, było blisko. Dobra, ładnie. No i elo. Zrobione. Kolejny kluczyk, ale nie mam bomby, żeby się tam dostać. No chyba, że tutaj sobie kupię tą bombę, ale wydaje mi się, że powinienem mieć kompas, bo jest na promocji, więc szukajmy, znajdźmy jeszcze jedną monetę i będzie git, nie? Na przykład przy kupie mogę znaleźć bombę. Kurwa, obrywam. Moneta jest tutaj, ale nie mam niestety bomby. O, tutaj będzie bardzo niebezpiecznie, bo muszę się od tego oddalić. No właśnie. No i git. Kieski, bombsarki. O. Nie wiem, czy ja chcę się zdecydować na to. Dobra, niech będzie. Bombsarki. I co robimy? Wysadzimy. Gdzie? Tutaj, żeby zdobyć jakąś monetę. Co jest z tą. Co jest z tą kupą? Halo. Czemu ona się tutaj buguje? No jest zbugowana kupa, pierdolisz. A, zniknęła już. To super wykorzystana kupa. Well done. Won ode mnie. Jak ja was nie cierpię, serio. Dobra, mamy klucz, ale nie mamy niestety jednej monety, która może nam się sprzedać do pomocy, nie? Tutaj ostrożnie. O, monetka jest w końcu. A gdyby ją tak wykorzystać do arcade roomu,
spróbujmy. Dobra, mamy kubki chociaż. O, super. Znakomicie. Dobra, idziemy kupować ten kompas i powoli lecimy na bossa. Dobra, ładnie. Wykompas jest. No, jeszcze trochę nam drogi zostało do bossa. Tutaj będzie bomba. Secret Room? Tak, Secret Room będzie tutaj. O, i mamy monety chociaż. To bardzo dobrze. Może kupimy, nie wiem, pigułkę? Jakąś dobrą? Nie wiem, czy warto, ale spróbujmy. Range down, aha, to już było. Zapomniałem, że to już było, czyli spierdoliłem po całości. Niestety, wina moja. Znowu to samo pomieszczenie. Bardzo dobrze. Niech idą w pył. Dobra, elo. O, są hard fajnie, bardzo fajnie, na plus. Dobra, o Jezus, już obarwałem. Jeszcze raz, dawaj, jeszcze raz, dawaj, jeszcze raz. Kurwa, już? Świetnie. Dobra. Fistula. No, na fistule mam chujowe przedmioty, szczerze mówiąc. Bo nie mam ani damage'a, ani dobrego przedmiotu aktywnego. Chociaż z drugiej strony oni się utknęli, widzę. Kurwa, nie rób mi czegoś takiego, bro. Dobra, przynajmniej tyle. Nie oberwałem. Chyba. Jeszcze. Dobra. Tutaj też. Dobra. Jeszcze te trzy i będzie już git. Kurwa. Nie rób mi czegoś takiego. Dobra, już po nim. Ładnie. Damage! Mamy pentagram. Okej, okay. Ci co, schodzimy na dół. Nie wiem czemu się muzyka... Chyba co jest, halo. Tego nie chciałem akurat. Kliknąłem F, bo pod F jest full screen niestety. A ja o tym nie wiedziałem. On ode mnie, frajery. Dobra, won. Okej, monetka plus klucz. Dobra, rozwalony krwawy typ.
Monetka, monetka. Mr. Mega. Czyli znowu to samo, co wcześniej było. Czekajcie chwilę. Dobra. Już mamy boss room, tak? No ukos. Już oberwałem. Dawaj, 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 dawaj. Mózgi, łatwo. Kupa musi być zesrana. Ostrożnie tutaj. Tam też trzeba uważać. Dobra, git. Dobra, ładnie. Teraz tutaj trzeba. O, właśnie. Panie wyjebany. Dobra. Bomba i moneta. Nie chcę tego. Trzeba ostrożnie też. Okej. Okej. Ostrożnie tutaj trzeba. Okej, mamy sklepik. Wejdźmy do niego. O, mamy mapkę. Ale brakuje nam niestety 5 monet. Wejdźmy do minibossa. Slav, okej. Ostrożnie na niego, trzeba. Ale ładnie ich ominąłem. O, dzięki za pomoc. Wow. Dobra. Ostrożnie. Już jesteś blisko zabicia, dobra. Kluczyk, jej. The Judgment. Tego akurat nie potrzebuję. Sorry, gro.
A co w tym change roomie jest? Aha, nic ciekawego. Fuck. Chyba coś niestety musimy wysadzić, wam powiem. Jakąś maszynę trzeba wysadzić. Żeby mieć monety chociaż. Albo żebraka? Ciekawe. Tu nic nie będzie. Może przy tej kupie coś będzie? Nie, nie będzie nic. O, monetki, super. Dobra, czyli trzeba wysadzić te maszyny, które są w zachodniej części. Tutaj też nie wysadzę nic, bo muszę mieć klucz do tego, żeby się tam dostać. Okej, okay, widzicie sami. Niku mamy, więc jest git. A, sklepik tutaj jest, okej, okay, nieważne. Dobra, mamy mapę już i wszystko już wiadome, że tutaj będzie secret room. I mamy tutaj maszynę, którą trzeba wysadzić. Tabletka z czym? Bomb z Arki. No, już czwarty raz mi to wypada. Także... Nie, nic ciekawego. Tutaj mamy nic ciekawego i tutaj mamy fistulę. Rozdzielasz się niefajnie. W moją stronę niestety. Dobra. Okej. O, kamień z X-em. O, tak. Plus wysadzeni dwaj rycerzy, nie? Wow. Kościół się zaciął, haha. Jak mi przykro. No, weźmy klucz. Zaraz sobie polecimy dalej, nie? Może coś tutaj zyskamy. Po zabiciu ich. No właśnie. Monetki, o. Można zyskać. To jak? Dobra, idziemy do bossa. Monstro 2, okej, okay. Tu będzie ciekawie, bo robimy tutaj ole, i znowu ole, tak będziemy się nim bawić, no niestety. Taka prawda. Dobra. Już tutaj mamy opanowaną sytuację. O! Będzie skakał. Przywołałem więcej much do zabicia.
Okej. Dawaj, dawaj do mnie. Dziękuję ci bardzo. I na bok, i na lewy bok, i na prawy bok. O, znowu skaczę. To chyba z łatwością będzie, no. Cóż. A, dostałem w ryj. Kurde, znowu dostałem w ryj, nie fajnie. Tu już się robi niebezpiecznie. Dobra, z łatwością już powinno być. Już powinien zostać zabity szybko, o. Devil Room, ale Devil Roomu nie potrzebujemy dla Blue Baby'ego. Bo tak on się tak naprawdę nazywa, nie? Także idziemy na dół i lecimy dalej. Czyli tak, po prawej stronie mamy Golden Room i Bossa, czyli naszą matkę. Plus jeszcze na górze mamy mini bossa. Dobra. Okej. Tu się robi bardzo niebezpiecznie, bo są te latające głowy, a ja ich za bardzo nie lubię. Troll bomba, nie chcę. No, tu jest ok. Tu na spokojnie. Rozpierdalamy. Ostrożnie. Nie oberwałem żadnego damage'a, super. Okej. Mamy w full, czyli możemy szybko wrócić tam, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra, idziemy teraz tutaj. Aha. Znowu zombiaczki. Szkoda, że nie mam bomb w ogóle, wiecie? A, mamy już 4 życia, no to super. To jeszcze lepiej. Ja to ominąłem, nie wiem. Dobra, rozwalony typ. Jeszcze tutaj. Super, ładnie poszło. O, chciałbyś się tutaj mieć tego Little Stevena. Naprawdę. Tutaj znowu potrzebuję bomb. A ja dalej tego nie mam. Tutaj nic ciekawego. Znowu ci idioci. Wiadomo. Dobra, rozwaleni. Jeszcze ci zostali. Dobra, git. Kluczyk. Tak sobie. Dobra, idziemy do sklepiku. Bo do challenge roomu i tak nie pójdziemy i tak. Nie ma najmniejszego sensu. Szamba mamy, no proszę. Kurwa, debilem jestem. Czemu ja to robię? Czemu ja to zrobiłem? Jeszcze w pobliżu, kurwa, beczki. No aż takim kretynem nie chcę być. Thank you.
No ostrożnie. No już tak nie szarżuj, chłopi, wiesz? Dobra, won już. Już won! Dzięki. Kluczyk kolejny. A tutaj mamy Book of Revelations. Jezus Maria, ratuje mnie to, nie? Jak dobrze, dziękuję ci, gro. Dobra, trzeba tutaj wrócić. Tam, gdzie byliśmy wcześniej. I lecimy tutaj dalej. Aha, ci będą, no to świetnie. O, kamień z X-y mamy, ale nie mamy znowu bomby. Dzięki za pomoc. Dobra. Jeszcze tutaj kilku debil zostało. O. Perfekt. Szkoda, że bomby dalej nie ma. Ni dudu, ni słuchu. Plemniki. Okej. Gorsze niż larwy, bo latają i to szybko bardzo do mnie lecą. Kata z czym? The Justice. O, spoko. Mamy bombę w końcu. Może przynajmniej trafię... Słuchaty. Dziękuję ci bardzo. Dzięki za wsparcie. No to teraz tak, lecimy chyba na górę, nie? Kolejne plemniki. Już nie ma. Ci są łatwi akurat. O kurwa. Trafił mnie ktoś. Dobra, tu będzie już łatwo. Dobra. Git. Bombka, ale... poza moimi granicami. Niestety. Dobra, won już, ty kurwa. Ja jestem szybszy od siebie, typie. Nie złapiesz mnie. Dobra. Jest here. Pretty fly, jej, super. Bardzo mi się to podoba. Znowu te skoczki jebane. Piste. O, trzy skoczki już. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra, mamy słuchata z książki. Mamy monetki ze skrzyni. I to wszystko. No chyba, że mi się jeszcze trafi bomba, to wtedy będzie git. A tak to no... nie widzę możliwości chyba... dostania bomby. Szkoda. No niestety. Raczej nie dostanę bomby. Karty Tarota. Sprawdźmy. The Hermit. Okej. The Hermit, spoko. Czyli dostałem się do sklepu jakoś. Wydajmy te 5 centów. The Magician. O Jezus. Znowu najgorzej, jak się dało. Bo już otrzymywałem kilkadziesiąt razy The Magician. Kolejne skoczki jebane. Kolejne skoczki, wiadomo.
Dobra, won już. Dzięki. Już otrzymałem. Znowu. Ginżysz, dobra. No i mamy taki, wiecie, szybszy tir zapnie. Dobra, ładnie. I bombę mamy znowu tutaj ukrytą. Jezus Maria, tragedia. Dobra, chodzimy do matki. Zobaczmy z nią. O, dzięki wielkie za pomoc. Tak myślałem. Dzięki za pomoc. Znowu? Fuck, mina. Szybszy, to był typ. O, był blisko. Ja pierdolę. Wow. O, dzięki. O, dzięki też za pomoc. Ajajajajaj. Odebrała mi jedno z życia. Dawaj, 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 dawaj. Może padniesz przy połowie z życia. Zobaczymy. Śmieci mnie ciągle gonią. Jezus. Potrafię się po nosie, bo nie chcę tutaj zginąć szybko. Jezus Maria. Oj, to będzie ciężka walka. Wow. Było blisko. Tak się nie robi. Właśnie nie wiem, czy jeżeli mam tego zielonego grzyba, to czy będę miał tylko jedno życie, czy może trzy? No nie wiem. Wykonamy się zaraz. Wow. O, połowa życia. No niestety. Trzy życia, okej. Okay. To już mamy trochę ułatwione, nie? To dobra, jeszcze raz lecimy z nią. O, tak myślałem niestety. Tak się nie robi. Teraz te larwy ciągle spawnuje, no nie fajnie. Isaac!
Kurwa! Kurwa, serio? No, no, chyba już po mnie niestety. Także... zaraz i tak będziemy tutaj kończyć odcinek. No, tak myślałem. Dobra, słuchajcie, ja kończę. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Słyszymy się kolejnym razem w kolejnym odcinku z gry The Binding of Isaac. Już za tydzień.